Muszę tutaj pochwalić, bo jest rozpoczęcie roku szkolnego, bardzo ważnego w naszej gminie Trzemica, bo szkoła numer 2 liczy niespełna 800 uczniów. To jest największa szkoła na terenie gminy Trzemica. I rzeczywiście do tego pięknego kompleksu rozbudowy nowej szkoły podstawowej numer 2, budowy hali widowiskowo-sportowej, budowy boiska, placu zabaw. Łącznik o tyle jest ważny, że łączy halę sportową wraz ze szkołą i udało się tutaj dobudować 9 klas lekcyjnych. Poszerzy to niewątpliwie przestrzeń szkoły podstawowej numer 2, bo przypomnę, że dzieci tak dawno się uczyły jeszcze na poziomie minus 1, czyli mówiąc kolokwialnie w piwnicy. Także ogromnie się cieszę. To jest wielkie wydarzenie, wielki sukces. Tym bardziej, że wiemy, ilu miało przeciwników, ilu wrogów. To, że nie powstał łącznik przy okazji budowy hali sportowej, to opatrzność Boża sprawiła, że mogliśmy dzisiaj rozbudować piękną szkołę 9 klas lekcyjnych. Gratuluję wszystkim, którzy się w jakikolwiek sposób przyczynili do tego powstania, tego łącznika. Pani dyrektor ustępującej, która pani dyrektor Grażynie Kanteckiej, nowej pani dyrektor, pani Lucynie Sobczak, która objęła ster po pani dyrektor, dyrektor Kanteckiej. I mam nadzieję, że to przede wszystkim stworzy nową przestrzeń, nowe warunki lokalowe dla lepszej edukacji uczniów. Ogromnie się cieszę. To jest wielkie wydarzenie, proszę mi wierzyć. To taki piękny kompleks, to nie jedna gmina by mogła nam tutaj pozazdrościć. Mam nadzieję, że z tej szkoły będą wyrastać coraz lepsi uczniowie, bo sam tą szkołę kończyłem, moje dzieci kończyły tą szkołę i tym bardziej moja wielka jest radość. Ogromnie się cieszę, naprawdę. Wszystkim radnym z Rady Miejskiej dziękuję, moim, z mojego klubu, bez których by nie była możliwa ta inwestycja, inwestorowi, który wykonał tę inwestycję i wszystkim osobom, pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej inwestycji. To jest wielkie dzieło. Proszę mi wierzyć. Gmina Trzemica, my realizujemy ponad 100 inwestycji rocznie, to już w mojej karierze burmistrza prawie 17-letnie, to jest ponad 1000 inwestycji i wszystkie udaje nam się zakończyć sukcesem. Jesteśmy na tą chwilę największą szkołą w gminie Trzemica. Uczęszcza do niej 800 uczniów. Tak więc sprawy organizacyjne to ogromne wyzwanie, na pewno. Ale będziemy starać się stanąć na wysokości zadania i sprostać tym zadaniom. To niesamowite, te wszystkie inwestycje, tak jak właśnie hala widowiskowo-sportowa, po pierwsze, jest to miejsce też naszych spotkań, naszych uroczystości. Nie musimy martwić się o pogodę. Nasi uczniowie w bezpiecznych, komfortowych warunkach mogą tutaj spędzać czas, uczyć się, rozwijać swoje pasje, swoje talenty. Jeśli chodzi o nowe skrzydło i łącznik, to tak jak już wspomniałam, jeżeli chodzi o nowe skrzydło, tam mamy dodatkowych 9 sal lekcyjnych, pięknie wyposażonych, zaaranżowanych, doświetlonych. Tak więc zwiększy to komfort nauki uczniom, ale i też nauczycielom. Jeśli chodzi o łącznik, no podstawowa rzecz to bezpieczeństwo, tak bardzo ważne dla naszych uczniów. Teraz w bezpieczny sposób będą mogli przemieszczać się ze szkoły podstawowej numer 2 do gminnej hali na zajęcia WF-u.